Witam pięknie, melduje się Rezi z Thunder Island. Jesteś leniwy i nie chcesz się oglądać wszystkich poradników? To nic! Przychodzę z pomocą! To w tym filmie będziesz mogła zobaczyć wszystkie rzeczy po trochu. Od menu gwiazdy? Po działki. Ja tylko tu przypomnę, że możesz sobie kupić VIP-a w item shopie albo jakiegoś sponsora czy coś. Bardzo serdecznie polecam. Wbijaj thunderisland.pl. Zacznę od tego, że IP to mc.thunderisland.pl. Jest to serwer RPG, który budowaliśmy i realizowaliśmy przez pół roku. Wciul nas to kosztowało, pracy, czasu, poświęcenia i tak dalej. Finansowo coś około, można powiedzieć, 100 koła to kosztowało. Informatyków, jeśli chodzi o ich pracę i moich ludzi, jeśli chodzi o naszą pracę. Trochę wyszło! Jeśli chodzi o tych, którzy piszą Pay to win! Pay to win, to jest serwer pay to win! Zamknij ry! To nie jest pay to win. Moi drodzy, pay to win to są serwery, na których da się kupić kity, zbrojki, miecze i kupować sobie za złotówki. U nas tak nie wolno. U nas da się kupić VIP-y, da się kupić sponsora i rzeczy, które nie ulepszają ci rozgrywki. Trochę ułatwiają, ale nie możesz kupić za kasę czegoś, czego nie zdobędziesz bez kasy. Więc to nie jest do końca pay to win. Są wspomagacze. Są rzeczy, które możesz mieć wizualne, których nie może mieć gracz, który nie kupił sobie tego, ale są to wizualne rzeczy. Przygodę na serwerze rozpoczynasz w tym miejscu. W tej łódce. Ta łódka łączy się fajnie z moją serią, bo 50 odcinek Minecrafta na modach skończył się łódką, że w ocean, nowe krainy, potem tamten, nie? Więc przypłynąłeś łódką na serwer i myślisz sobie, jo dupia, co tu mam zrobić? No musisz zacząć rozmowę z strażnikiem portu za pomocą lewego przycisku myszy. Rozpoczynasz z nim dialog, robisz questy. Więc tak sobie to rozpocznij. Masz też coś takiego jak w prawym dolnym rogu menu gwiazdy. Menu gwiazdy pozwala ci menu atrybuty, jakieś nie, tu duperele, które są szczegółowo opisane w osobnych filmach, bo są rozwinięte. Możesz sobie rozwijać swoją postać, zdobywać tutaj poziomy postaci. Expa możesz pozyskiwać z mobów, z questów. Menu dropu surowców, zobaczyć sobie, jak tam te surowce wszystkie wyskakują, nie? Tu ten tagaz i tak dalej. Turbo dropy, sropy. Ale pay to win to jest, że turbo drop, zamknij. Turbo drop możesz sobie kupić i on działa na ciebie, ale też na innych graczy w okolicy. Więc jak sobie kupisz, to też inni z tego korzystają, więc to nie jest takie pay to win. Działki, o których już mowa była wcześniej, możesz sobie kupić, zrobić, budować i weź sobie to tam kup fajnie, wybuduj tam fajny budyneczek. Statystyki potworów, czyli jakieś tu duperelki, które pokazują ci, co tam możesz zabić na tym ekspowisku. Będą też ekspowiska kolejne wkrótce. Będą też gildie, jeśli chodzi o aktualizację. I ogólnie jest też ranking. Macie, nick Rezigioro, punkty PvP 500, jestem pierwszy, kuźwa, zajebiście. Zabój 0, jestem pierwszy. Monety 20, jestem pierwszy w rankingu, bo dzisiaj był zresetowany, a serwer jeszcze nie wystartował. Oraz złoto, które jest walutą premium, to się kupuje w item shopie. Za złoto się kupuje potem party classy, zbrojki, srojki i inne. Level, zabite moby, śmierci i tak dalej. Monety to jest waluta w grze, które nie da się kupić ani przelewać między graczami. To jest twój pieniądz z gry. A złoto to jest coś, co się kupiło w item shopie, za pomocą czego można kupić ochronę, jakiś turbo drop, srop i inne duperele. Idąc dalej, możecie zobaczyć dwie piękne wieże, taką bramę i miasteczko ogólnie. Te miasto, co zobaczycie sami, bo tak jak mówię, tutaj trochę będę tak szalonie mówił, ponieważ szalony Dexter Rezigiero będzie nam teraz pokazał wszystko po trochu i trochę szajbnięty przez to jestem. Te drzewo jest ważne, pod tym drzewem jest hub teleportacyjny do innych światów. Bądź korzystaj, mordeczko moja, menu gwiazdy, teleportuj się gdzie kuźwa chcesz. Pamiętaj, że są jeszcze te questy do robienia, nie? Tam te questy musisz brać, realizować, patrzeć sobie ten postęp, nie? Potem też te questy tu możesz anulować, takie coś ci fajnego wyskoczy. Menu dodatków, czyli między innymi właśnie disco kostiumy, szalone czapki i efekty party classy, nie? Fajne rzeczy, za to sobie musisz akurat zapłacić złotóweczki, a złotóweczki rymują się z... Dlatego, że to są te customowe rzeczy, które za pomocą których wy kupujecie sobie, macie jakąś wizualkę, tak jak skin w CS-ie, a my dzięki temu mamy kasę na serwery, na ludzi i na dalszą pracę nad serwerem. Prosta piłka, serwer jest za darmo, ale płać sobie za kosmetykę jak chcesz, panie majster. Z kolejnych ważnych rzeczy jest to, że panie majster, no panie Remigiuszu, nie da się tu niszczyć niczego, nie mogę nic tu zepsuć, zrobić, no kuźwa, panie, co mam robić? Zarabiać kasę z questów, zarabiać expa z questów, zdobywać surowce w kopalni, czyli menu gwiazdy, teleport, kopalnia, tam możesz te surowce zbierać. Te surowce potem możesz u górnika sprzedawać. Górnik jest tam za ratuszem, patrz tutaj, pierdzielne ci dawać. Pa, gdzie górnik? Tu tym mostem zasuwasz, panie majster, tutaj masz. A, tu jeszcze masz tego typa, to jest kamieniarz chyba to jest. U kamieniarza możesz sprzedawać naddatek kobla i innych dupereli, się ma kamieniołom. Kamieniołom, nie, kamieniarz. A do kamieniołomu jak się zejdzie na dół, nie skaczcie, bo się zabijecie. Jest górnik, u górnika sobie możesz pan wejść, prawie przycisk myszki.
kupić u niego węgle, sztabki złota i inne duperele. Szmaragdy ogólnie są tak zajebiście drogie, że jak go trafisz, to jesteś bogiem survivalu. Jak na survivalu czy w kopalni trafisz na szmaragd. Jest cholernie mała szansa, że go zdobędziesz, ale jak go zdobędziesz, to jesteś kozak. Bo kosztuje 20 tysięcy przy sprzedaży, przy kupnie 60. Więc możecie sprzedawać, kupować. Lewy przycisk myszki, czyli LPM, prawy przycisk myszki, czyli PPM. Prawy sprzedać, lewy kupić. Więc kupuję sobie szmaragd. A, nie mam pieniędzy. 20 monet mam. To sobie nie kupia! Ha! Tutaj jeszcze zrobiliśmy taki dodatkowy teleport do kopalni, jeśli byś pan chciał. To sam możesz pan iść, żeby szybko się teleportować do tego górnika. Ale na ogół jest to w menu gwiazdy te teleporty, a zarazem pod tym dużym drzewem. No są też inne światy poza tym głównym, bo tu już zadać za dużo nie chcę, co sami ten zobaczycie w poradnikach i w grze. Ale są między innymi takie światy jak teleportacja, lecimy. Hub teleportacyjny, to jest ten teleport, który... Ale mi się poładowało dziwnie. To jest hub teleportacyjny, czyli taki świat, gdzie masz teleport, taki magiczny, taki wiesz, taki No i tu jest między innymi, działki są między innymi, survival jest teleport, tam jest teleport kopalnie, a tam jest teleport ekspowisko. Aha, jeszcze są inne teleporty, one będą włączone w przyszłości, będziemy robili update, aktualizacje i nowe rzeczy w grze, takie jak gildie, wyspy gildii, wojny gildii, no rozpierdziel będzie, panie majster. Kopalnia to jest, panie majster, takie miejsce, kajse możesz wejść, masz 20 minut czasu na to, żeby kopać, jak żeś jest normalny grać. Jak żeś jest VIP, to masz 40, jak żeś jest VIP plus, to masz 60 minut w ciągu doby na kopanie. No i co pan robisz? Pan bierzesz kilof, jak nie mam kilofa, i niszczysz ta glina. Jak zniszczysz ta glina, nie wiem czy z rączki się da, chyba się nie da. Tak myślałem. Więc panie majster, bierzesz pan ten kilof, niszczysz ta glina i lewy dolny róg pojawia ci się, no teraz same kamienie miałem, a nie, węgiel i redstone. I se dropisz, nie? Możesz 20 minut śpiechaj się, synek, nie awkuj tutaj, bo se stracisz, a jak chcesz tu być dłużej, to se kup VIP-a. Proste, jo? Proste. Idziemy do huba teleportacyjnego. Panie majster, patrz, tu jest hub. Pod każdym spawnem jest hub teleportacyjny. Dup! No i idź pan do ekspowiska se teraz. W ekspowisku masz do wyboru. Ekspowisko albo ekspowisko 2. Ale ekspowisko 2 jeszcze nie ma, będzie w przyszłości, czyli więcej mobów. Chodzimy na ekspowisko standardowe. To jest pan, słuchaj, pani pan. To jest miejsce, w którym możesz ekspić na potworach. Czyli idziesz pan tą ścieżką. Tam masz jeszcze NPC, się z nim przywitaj, nie? Questy też są ukryte, więc pamiętajcie, są takie NPC-ty, które warto kliknąć, bo może mieć ukrytego questa. Tu masz pierwszy level potworów. Kajżeście, są dzikie kury. No bo na flyu podleciałem. O, patrz go, dziki kurczak level 1. Zdejmę sobie tutaj tego GM-a. Patrz co się dzieje. Patrz co się dzieje, pak dziobią, pak dziobią, a kysz mi ty. No i tam jak idziesz pizdu dalej, to masz kolejne potwory, idź se expić, pamiętaj. Potwory są ciężkie. Drugi poziom jeszcze na basicu jakimś dasz radę, ale na trzeci poziom jak pójdziesz do pająków, to one cię zmiażdżą, jak nie będziesz przygotowany. Więc weź pan uważaj. Każdy gracz, który rozpocznie grę na serwerze, ma, jeśli dobrze pamiętam, 1,5 godziny ochrony. Tą ochronę będzie się włączało w menu gwiazdy. Albo się już da, albo się nie wiem, weź sobie to znajdź tutaj. Jak tą ochronę już wykorzystasz, wyłączysz, możesz iść się nawalać na PvP, ale w przyszłości, jak będziesz chciał pójść na survival i nie być atakowanym, to sobie możesz pan kupić za złoto, czyli walutę premium. Możesz sobie pan kupić ochronę i będziesz pan szczęśliwy, bezpieczny i sobie możesz tam kopać, nie? Ale ochrona kosztuje, no na czymś trzeba zarobić! A serwery kosztują do 10 tysięcy miesięcznie, nas będą kosztowały. Nie mówiąc o tym, że tak jak mówiłem wcześniej, projekt już nas kosztował oba zespoły, czyli informatyczny i mój zespół, około 100 kafli łącznie. No tak około wyszło, stety niestety, ale wierzymy, że to się wszystko zwróci. Moi drodzy, idziemy na... A wezmę was do... I Thunder Island to jest wyspa główna, na której już byliśmy. Klikosz se pan to i żeś pan jest. I się ciesz. A! W hubie teleportacyjnym, panie majster, słuchaj, zobacz. To jest tak, że jak wchodzisz do huba teleportacyjnego i chcesz iść do Thunder Island, to jest tutaj akurat, nie? Rozumiesz, super. Dobra, idziemy dalej. Ekspowisko my byli, kopalnia my byli, idziemy na survival. No i tych survivali jest trochę. Ale my weźmiemy tylko, nie wiem, grzybowy teraz wejdziemy. No i cię, panie majster, pojawiło tutaj, patrz go. Merbiodek, co wy tu? Tutaj masz obozowisko, w tym obozowisku po mordzie nic nie klepnie. Tu cię po mordzie nie mogą klepać, tu już mogą. Tu nie mogą, tu mogą. Tu nie mogą, tu mogą, tu mogą, tu nie mogą. Tu nie mogą, tu mogą. Czerwona linia, panie majster. Wyjdzie za czerwoną linię, dostaniesz popysku, stracisz itemy. Masz też ryzyko, czy ryzyko. Też na 100% zawsze tracisz chyba 15% kasy, monet. Więc pan uważaj. Ale budowanie, niestety, ja chyba mogę bez ten admin, ale budować będzie można kapkę dalej, żeby nie powstawały mury berlińskie, jakieś atakowanie, sranie w banie, więc za czerwoną granicą jest PvP, kapkę dalej będzie budowanie i kopanie, więc pan uważaj, żeby pan popysku nie dostać. Dobra, panie majstry, są na survivalu, to survivalu jest więcej, to sobie resztę ogarniecie sami. Tak mówię, jestem trochę nafukany, bo że kawę wypił, plus mówię o wszystkim naraz, a mi mózg rozwala, bo ja mam 150 stron A4 tekstu do powiedzenia wam na temat wszystkiego, a muszę to powiedzieć w jednej.
Nie, już w kilku, bo odcinek już trochę trwa. Dobra, idź pan w ciul do sporo ten. Nie znaleziono portalu, który mnie. Ej, administracja! Halo! Halo! Działać będzie, spokojnie. Weź se tam wejść, to będzie działało. Teraz nie działa, bo my te survivale postawili i naprawiali. Idziesz do teleportu, działki, bam. No i pan zobacz, wyspy działkowe Thunder, wyspy działkowe 2 i wyspy działkowe VIP. No i co chcę myśleć, nie? No na logikę. Słuchaj, wyspy działkowe Thunder są dla youtuberów, dla Thundera, dla administracji, dla takich pro playerów youtuberowych, nie? I na przykład taki Blołek, nie? Może sobie zagrać na wyspie Thunderowej. Zaprosiłem cię, Blołek, resztę moich znajomych z YouTube'a też. Każdemu nagrałem fajny filmik, by zaprosić personalnie. Nagrywałem to chyba 2 dni. No dobra, to pokażę wam. Wyspa działkowa Thunder. Wy też tam możecie pójść. Wejść na wyspę działkową Thunder, zobaczyć. Ale fajnie tu pobudowali, zobacz. Tutaj, pa, tutaj. Zaś mi ten świat skacze, Shaderman zrąbany, przepraszam. No i patrz pan. Tutaj jest jakaś działeczka, tam jest działeczka, tu jest działeczka, tam jest działeczka. Weź se pan po tym, chodź, oglądaj. A, to jest moja działeczka. Teraz też muszę zobaczyć. Rezigioro, zarezerwowałem. YouTube da mieszko. No i panie majster, tak to wygląda. Możesz se chodzić, oglądać, zwiedzać i zobaczyć, jaki youtuber co gdzie porobił sobie. Albo my jako Thunder Crew i tak dalej. Wchodzisz do menu gwiazdy, teleportujesz się, działki i panie majster, wyspy działkowe. No i poza tym, że mi świetnie skacze świat, ale te drzewka są szczęśliwe. Jutro startujemy, tak, bo jutro jest start. Więc ja już nie restartuję Minecrafta, to dupia nie chcę skaczą. Shadery muszę naprawić po prostu. To jest świat, w którym wy jesteście w stanie sobie kupić taką wą działeczkę. Co trzeba zrobić? Zobacz sobie pan szczegółowy ten poradnik, albo weź pan po prostu sobie podejść do takiego tutaj główiena. Opa, je zobacz, pa jak się pojawił skinole. Co ty chcesz ode mnie? Co ty chcesz? O, wymaga grupa brak. Kup za 150 tysięcy monet. Więc tak to się kupuje. Weź se pan kup i se to ogarnij. W menu gwiazdy masz więcej. A, że zniknął. Dup. Ja nawet nie wiedział. Tak wygląda między innymi właśnie ta wyspa działkowa. Dla każdych graczy. Są symetryczne działki, dosyć normalne. Każdy ma to samo na działce, tyle samo itemów i tak dalej, i tak dalej. Na tych swoich działkach możecie potem robić farmy, a z tych farm zdobywać itemki ze zwierząt na przykład i je sprzedawać. Idziemy na wyspy działkowe dla VIP-u, bo te działki są po prostu większe. Wyspy działkowe są dla VIP-ów nieregularne, większe, fajniejsze, no bo jednak terenu jest znacznie więcej, nie jest to regularne, czyli symetryczne i tak dalej, co powoduje, że po prostu te tereny wyglądają ciekawiej, ładniej, przyjemniej i fajniej, a świat dalej skacze i się cieszy, bo jutro premiera. Tak to musicie rozumieć, nie? Woda się wylewa trochę, nie? Tak się szeląto. Jutro start. A drzewka se robią. No i tak to właśnie na naszym serwerze wygląda. Wszystko jest happy, wszystko jest fajnie. To nie są błędy serwera, tak jak mówiłem, to jest błędy mojego klienta i zdupionych shaderów, więc przepraszam bardzo. Moi mili, jeśli chodzi o światy, to jest wszystko. Wszystkich survival nie będę pokazywał, bo sami zobaczycie, wracamy do głównej wyspy. No cóż więcej mówić, na głównej wyspie jest wiele smaczków, wiele ukrytych rzeczy, wiele easter eggów. Jestem pewien, że wielu graczy nawet nie będzie w stanie nigdy przenigdy dojść do ukrytych wszystkich. Nie no, to już jest karygodne, żeby się piasek też wysypywał. Tu jest, nie no, nie mogę tak grać, dobra, wyłączam shadery, przepraszam. Nie no, żartuję, nie jest tak źle, ale przyzwykłem do shaderów. Tu jest koloseum, tu się możecie po pysku bić. Jak się to robi? Idziesz pan do wejścia głównego. Patrz, nawet ci wyłączę game moda, pa. Gladiator tu stoi, pa jaki koksu. Cześć gladiator. Walczyłeś kiedyś w koloseum, słabe uszy? Ktoś taki jak ty nie wytrzymałby tam ani sekundy. W ostatniej walce straciłem całą swoją zbroję oraz mój ukochany miecz. Masz natychmiast zorganizować mi nowy sprzęt. Nie chcę misji! O, i teraz patrz, wchodzisz w questy, anuluj questa, tak. No i wydupij, panie majster. No i co możemy zrobić? Arena PvP. Wchodzimy do środka. Skaczemy na ten karpet. Bam! Bam. No i tu już po pysku cię będą bili, więc uważaj. Jak chcesz uciec, wrócić, to musisz iść. Jezu, głód. To jest wróg każdego na tym serwerze. No trzeba dbać o zdrowie i o jedzonko, więc uważajcie. Tu jest magiczny guzik, klikasz go i cię tepie. Ogólnie trzeba poczekać 10 sekund dla każdego gracza, ja nie muszę czekać, by uciec z areny, by nie być takim pipką, że się atakuje kogoś, a potem umieram, idę natepać się. Więc żeby się trenować, trzeba 10 sekund doczekać. Moi mili, to jest wszystko, jeśli chodzi o ten nasz
serwer w bardzo w pigułce, ultra w pigułce, bo tu jest bardzo dużo rzeczy zależnych od siebie, rzeczy, od których zależy wasza rozgrywka, wasza przyjemność z gry i tak dalej, więc koniecznie polecam zobaczyć też między innymi te wszystkie tutoriale. Moi mili, zmian na serwerze i update'ów będzie bardzo wiele, więc polecam też śledzić ten kanał, śledzić też mój kanał gamingowy, na którym będą O, naprawiło się, patrz pan. Śledzić też mój kanał gamingowy, na którym będzie cała seria z tego serwera. Oczywiście, gdy będę adminem i będę na przykład, nie wiem, robił sobie event, że rozdaję chleb każdemu, no to nie będę tego mieszał ze swoim kontem z serii, więc tu będę jakoś się przelogowywał. Co nie zmienia faktu, że seria na moim kanale oczywiście gamingowym również będzie. Polecam zapoznać się ze stroną internetową www.thunderisland.pl. Tam jest też item shop, na którym możecie kupić sobie te wszystkie wizualne rzeczy plus kilka ulepszaczy. Oraz oczywiście da się też kupić rangę sponsor. Ta ranga jest taką rangą dla ludzi, którzy chcą nas wesprzeć, jeśli chodzi o serwer. Można tam wpłacić... jakieś tam kwoty są różne, tam to wszystko się zlicza, a potem ci sponsorzy są pokazywani właśnie między innymi na tym chudzie tutaj w tym momencie. Także moi mili, zapraszam na serwer mc.thunderisland.pl. Będzie miło się grało i fajowo. Ja płonę, jaram się z zachwytu, a z wami widzę się na serwerze. Dzięki, że zobaczyliście ten film. Mam nadzieję, że się podobało. Trochę porąbany odcinek, bo tutaj mówiłem, nafukałem się kawą. To wszystko, widzimy się na serwerze, cześć!